Dziękuję bardzo. Ja postaram się szybko pokazać te materiały socjologiczne, mniej ich komentować. Myślę, że większość z tych cyfr nie wymaga komentarzy, ale pozwoli zrozumieć okoliczności, w jakich wynikł Majdan, rozpoczęły się procesy polityczne na Ukrainie i jakie zmiany odbyły się na karcie wyborczej elektoralnej Ukrainy społeczno-politycznej. Mapie Ukrainy w ostatnim czasie. Chciałbym rozpocząć z takiego wstępnego zdania, że te procesy, które teraz odbywają się na Ukrainie, nie były całkiem nieprognozowane. Skorzystam z okazji i przypomnę nasze spotkanie dwa lata temu. Przypominam to, kiedy rzucano we mnie zgniłymi pomidorami, gdy mówiłem, że Rosja rozpoczęła swoją wojnę na Ukrainie i wojna na Ukrainie już właściwie jest i wojna jest nie o przechwycenie Ukrainy, a o przekształcenie Ukrainy w słabą, osłabienie Ukrainy i utworzenie na Ukrainie stref, które mogą desuwerenizować się z punktu widzenia władzy ukraińskiej. I takiej Ukrainy, taką Ukrainą Rosja chce manipulować, taką chce mieć jak swego sąsiada. I dwa lata temu być może to, co mówiłem, wyglądało bardzo pesymistycznie, a być może nie było wystarczająco dużo argumentów, aby pokazać, że te procesy już się rozpoczęły. Ale aby zrozumieć procesy na Majdanie, wysłowię tutaj swoją myśl, że te procesy oprócz obiektywnych mają też duży subiektywny charakter. Jest to realizacja strategii Rosji związanej z eskalacją sytuacji na Ukrainie, aby maksymalnie wywołać napięcie wewnątrz państwa, korzystając z pewnych przeciwieństw, które są wewnątrz kraju. Z mojego punktu widzenia kluczowe jest to, że Ukraina pozostaje bardzo krajem bardzo scentralizowanym, prezydenckim państwem, gdzie władza jednego człowieka jest niezwykle potężna. I to zapewnia dzisiejsza konstytucja i prawo ukraińskie. Tak więc człowiek ma ograniczone możliwości. Osoba z ograniczonymi możliwościami do niej, a do prezydenta ciężko się dostać, trzyma wszystko w swoich rękach. Tak więc wybory prezydenckie za każdym razem są próbą na siłę państwa i wielką próbą na zetknięcie dwóch części tego kraju, które tradycyjnie na wyborach prezydenckich realizują swoją koncepcję. Jedną koncepcję, europejską, zachodniej Ukrainy i drugą, która jest przede wszystkim ze wschodnią Ukrainą związana i z ciążeniem do Rosji związana. Ale to tak na wstępie, zamiast wstępu, bowiem chcę mówić nie o samym Majdanie, a o sytuacji na Ukrainie. Powiem żartobliwie, że Kazachstan zdecydował zmienić nazwę swojego kraju. My Ukrainę, przynajmniej w naszej dyskusji, zmieniamy jej nazwę na Majdan, ale kontekst, w którym rozpatrujemy wydarzenia na Majdanie, jest ogólnoukraiński. Majdan dzisiaj to nie tylko to, co się odbywa w centrum Kijowa na Chryszczatyku. Majdan rozpoczął się już dawno. Zaprezentuję tutaj badania systemowe, które odbywają się co 1000-2200 respondentów. Analizujemy to na bazie ponad 2000 respondentów i widzimy, że nawet w ostatnim pół roku sytuacja gospodarcza na Ukrainie, jeżeli ją oceniać według skali 10-stopniowej,
światowej staczała się ciągle w dół. Otóż sytuacja gospodarcza na Ukrainie była dominującą dla podejmowania ogólnopolitycznych i geopolitycznych decyzji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nastroje ludzi, a jest to krzywa strachów społecznych, to tutaj były dwie główne strach przed stratą pracy, problemy materialne, nieuzyskiwaniem wynagrodzenia za pracę i mocnego wzrostu cen. I te trzy kwestie zawsze dominowały. Natomiast na drugim miejscu były kwestie związane z własnym zdrowiem. Widzimy, że w ostatnim czasie te kwestie odchodzą na drugi plan i dzisiaj dochodzą do takiego kulminacyjnego punktu, gdy kwestie bezpieczeństwa wychodzą na pierwsze miejsce. W szerszym rozumieniu tego słowa, jeśli znów będziemy patrzeć, czym różni się Ukraina w wielu badaniach społecznych od innych państw europejskich, to specyfika Ukrainy polega na tym, że jedną z wartości ukraińskich na pierwszym miejscu i być może powstrzymuje ona proces modernizacji państwa, jest to fetyszyzacja bezpieczeństwa, czyli ludzie niezwykle myślą kategoriami bezpieczeństwa, tylko żeby nie było wojny, żeby nie było gorzej, żeby było co jeść. Więc myślenie o własnym bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie państwa wychodzi na pierwsze miejsce wśród nastrojów ludzi. Ufają dziś kościołowi ponad 50% i mediom na Ukrainie. Jeżeli mówić o polityku, w którym taki mniej lub więcej ufają, to największe zaufanie jest do polityków opozycyjnych i Kliczko, Poroszenko, Jaceniuk, Łucenko, Tjachnybok i tylko dopiero za nimi są ludzie z grupy rządowej. Druga rzecz, która się odbyła, to pełna strata zaufania do władzy we wszystkich regionach Ukrainy. Gdyby wybory prezydenta odbyły się teraz, to wynik ich byłby mniej więcej taki, w pierwszej turze, a na Ukrainie są w dwóch turach, a także sumaryczny ranking wszystkich kandydatów z opozycji przebija kandydata władzy. Jeżeli patrzeć na regiony, to Janukowicz jest popierany właściwie tylko w dwóch regionach, w Donbasie, w Donieck i Luhansk i wschód 1, to jest pas obwodów, które są po lewej stronie Dniepra, obwód charkowski, dniepropetrowski, zaporowski. Tak samo zachował swoje zaufanie poparcie na południu Ukrainy. Kliczko popierany jest na zachodzie Ukrainy, w Kijowie i na północy Ukrainy. Poroszenko jest fenomenem ostatnich, na trzecim miejscu Petro Poroszenko, który dzięki poparciu na zachodzie i w Kijowie wdarł się do trójki pretendentów. Jeżeli mówić o dynamice rankingu, to widać, że u Poroszenka wzrasta pozytywna dynamika, jest u Poroszenka, pozostali zastygli na swoich niszach elektoralnych, ale intryga wyborów prezydenckich jest dalej bardzo wysoka. Niepewność, kto wygra. Tak w ostatnim okresie zmieniał się ranking u konkurentów. Tak więc widzimy, że Janukowicz swoimi 20-kilkoma procentami pozostanie w wyborach prezydenckich, będzie. Ale jeżeli dochodzi do drugiej tury, to na drugim turze nie jeden, na przykład Kliczko, wygraje 40-25.
Żaden nie wygrywa, ale Poroszenko 25, Tymoszenko 31 i nawet, czyli każdy z opozycjonistów wygrywa z Janukowiczem. Tak więc rozumienie u Janukowicza jest takie, że on nie może uczciwie wygrać wybory prezydenckie. To był jeden z czynników, który także wpłynął oprócz czynników społeczno-ekonomicznych, które to także to, co zrobił Janukowicz w ostatnim okresie ubiegłego roku, to także wpłynęło negatywnie na jego ranking. Jeżeli chodzi o partie polityczne, to różnie jest w porównaniu z ostatnimi wyborami nie ma, chociaż znacznie straci swoje pozycje Partia Regionów i znacznie wzrosły ranking Kliczka. Gdyby się odbyło referendum dotyczące Unii Europejskiej, to 46% głosowałoby za Unię Europejską i 30% przeciwko. Widzimy, że tu jest rozbiciu na regiony, ja do tego jeszcze wrócę. Jeżeli Unia Celna 35%, to 39% przeciwko Unii Celnej. Jeżeli chodzi o regiony, dynamika w ostatnich dwóch latach, jeżeli chodzi o Ukrainę, o regiony. Tutaj widzimy taką specyfikę. Był taki okres, że władza deklarowała, że podpisze stowarzyszenie z Unią Europejską i wtedy wzrastało poparcie wyboru europejskiego, a obniżenie poparcia południe i wschód mocno orientują się na to, co mówi władza. Natomiast w centrum i szczególnie na zachodzie to poparcie jest wystarczająco stabilne. Na przykład na zachodzie, na zachodniej Ukrainie poparcie dla Unii Europejskiej, dla integracji jest na poziomie około 80%. Mniej niż 10% to poparcie Unii Celnej. Gdyby należało wybrać czy tu, czy tam, to 43-32. I oto karta Ukrainy, gdzie widzimy poparcie w każdym z tych regionów, ile popiera Unię Europejską, a ile Unię Celną, gdyby doszło do referendum i trzeba było tam dać odpowiedź. Jest tu swoja specyfika, o której już mówiłem, że gdyby władza dalej szła do centrum Ukrainy, a jest to władza, która reprezentuje wschodnie regiony Ukrainy, to pasywne poparcie Unii Europejskiej jest. Nie ma negacji Unii Europejskiej. Na przykład na wschodzie poparcie Unii Europejskiej jest na poziomie ponad 30%. Tak więc Ukraina miała wszystkie szanse, aby powoli iść, nie tylko deklarować, ale powoli iść w kierunku Unii Europejskiej. Jeżeli ocenimy polityczną sytuację na Ukrainie, to tutaj także społeczeństwo odczuwa, że sytuacja na Ukrainie doszła do takiego momentu, że może wybuchnąć albo jest przed wybuchem. Nastroje są wystarczająco dramatyczne w samym kraju. Ponad 50% gotowi są wyjść na ulicę w sytuacji pogorszenia warunków życia. A bezpośredni udział w takich akcjach jak Majdan, tu społeczeństwo się rozbiło, mniej więcej 50-50. Jedni chcieliby, aby te sprawy rozwiązywane były wyłącznie w sposób pokojowy, a jeszcze na dodatek dobrze byłoby, gdyby razem z władzą. Natomiast druga połowa w to nie wierzy i gotowa jest do najbardziej ostrych akcji protestu.
46% pokładają odpowiedzialność na wyjście z politycznych kryzysów i nadzieję na wyjście z politycznych kryzysów. 46% ma nadzieję, że prezydent pozwoli wyjść z kryzysu, że to dzięki niemu wyjdzie społeczeństwo z kryzysu. Bowiem zarówno kwestia czy negocjacji, czy nacisków związana będzie ze stanowiskiem prezydenta. 30% liczy na społeczeństwo obywatelskie. Jest to nowe zjawisko na Ukrainie. Jeśli wcześniej było to związane z działalnością opozycji, partii politycznych, to dzisiaj znaczna rola na drugim miejscu jest w tej chwili obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie i te zjawiska, które teraz mówi się o nich, że są niekontrolowane, znaczy spontaniczne, a w rzeczywistości są bardziej zorganizowane niż wiele akcji opozycji. Społeczeństwo potrafi się już samo organizować. Nauczyło się tego. Wszyscy rozumieją, że rozprawa na Majdanie, większość rozumie, że to, co się dzieje na Majdanie, ta rozprawa ma na celu przestraszenie społeczeństwa i wywoływanie lęków w społeczeństwie. Na ile sytuacja na Majdanie może wpłynąć? 42% uważa, że znacznie może wpłynąć. 29% uważa, że nieznacznej mierze. Nadzieje na to, że Majdan pozwoli wpłynąć i rozwiązać problemy na Ukrainie, jest, ta nadzieja jest większa niż nadzieja związana na przykład chociażby z prezydentem. Tak więc dzisiaj rozumieją, że bez Majdanu nie ma pozytywnego wyjścia z sytuacji na Ukrainie. Nawet wczoraj, nie patrząc na to, że ubiegły tydzień był skomplikowany dla opozycji, wydarzenia w parlamencie, na które wielu liczyło, nie dało efektu, na Majdan znów wyszło około 100 tysięcy ludzi. I wczorajszy wiec, który faktycznie nie liczył na to, że opozycja czy liderzy cokolwiek nowego powiedzą, tym niemniej ludzie wyszli. Nawet odczuwając ten nastrój, to nie to było celem przyjścia tych ludzi. To było stanowisko obywatelskie bardziej niż potrzeba uzyskania nowych informacji. To, że taka duża ilość ludzi dalej przychodzi, daje wielu nadzieję, że od tych ludzi zależy los przyszłości. To tak krótko o tym, co chciałem Państwu przedstawić. Jaka sytuacja jest? Powiem jeszcze dwie sprawy. Mówiłem tutaj o scenariuszu rosyjskim, on istnieje. Zrozumiały był także scenariusz, który miał Janukowicz. Chciał utrzymać feudalną Ukrainę w szarej strefie, która by nie szła ani do Europy, ani do Rosji, a chciał zachować instrument władzy jako instrument własnego wzbogacania się i utwierdzania swojej pozycji. Problemy gospodarcze, o których Państwo wiecie, które znacie z tych cyfr, doprowadziły do tego, że w dalszym ciągu ten poziom korupcji, nacisku na gospodarkę doprowadził do tego, że u Janukowicza kończą się pieniądze pozwalające mu kontrolować sytuację. Tak więc dzisiaj według mnie kluczowe na Ukrainie, kluczowym czynnikiem rozwoju, czynnikiem kluczowym jest Rosja i naciski z Rosji. Ale sądzę, że jest tu wielu moich kolegów, którzy wiedzą o tym więcej i mogą bardziej w sposób kwalifikowany ode mnie na ten temat mówić. Dziękuję bardzo.